Tak prezentuje się odzież sportowa, w której podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży zaprezentują się sportowcy z Lubuskiego. Ubrani w piękne markowe dresy. Zawodnicy i trenerzy są już gotowi do walki o złote medale, a w najwyższym stopniu gotowości są też organizatorzy ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, która odbędzie się w województwie lubuskim. Lubuskie dostało tytuł w ubiegłym roku budowniczy sportu. Realizujemy wiele programów, nie tylko rządowych, również naszych, autorskich, właśnie po to, żeby promocja zdrowego stylu życia, wychowania przez sport nie była tylko sloganem, żeby faktycznie mieszkańcy naszego regionu mogli korzystać z prawdziwej, dobrze przygotowanej infrastruktury. Znicz olimpijski zapłonie w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Lubuskie już po raz piąty jest organizatorem ogólnopolskiej olimpiady młodzieży na obiektach w Osiru, ale także w Nowej Soli, Babimoście, Sulęcinie i Gorzowie Wielkopolskim. Zawodnicy będą się mierzyć w dyscyplinach halowych. Staramy się indywidualnie podchodzić do każdej imprezy, tym bardziej, że w Dżonkowie mamy takie dyscypliny, które nie były rozgrywane do tej pory w Dżonkowie. Między innymi szachy, warcaby, zapasy czy gimnastyka sportowa, i to wymaga specjalnej aranżacji obiektu. Na gimnastykę sportową przywozimy 2 12-metrowe tiry sprzętu z Krakowa, czyli to jest jakby zupełna nowość i pewne wyzwanie organizacyjne, ale dzięki olimpiadzie oczywiście ośrodek się wzbogaci, dodatkowy sprzęt sportowy, który będzie służył sportowcom lubuskim, którzy zechcą przyjeżdżać do Dżonkowa na treningi, zgrupowania i zawody. Do Lubuskiego przyjedzie ponad 3600 zawodników i trenerów. Młodzi sportowcy powalczą o 223 złote medale. Olimpiada młodzieży ma rangę mistrzostw Polski, dlatego każdy wygrywający zawodnik zostaje mistrzem kraju w kategorii junior młodszy. Zorganizowanie ogólnopolskiej olimpiady młodzieży to przedsięwzięcie niezwykle trudne dla dyrekcji ośrodka w Drzonkowie, samorządu województwa oraz Lubuskiej Federacji Sportu. Lubuska Federacja Sportu to środowisko sportowe, to poszczególne sporty, to poszczególne związki sportowe. My naprawdę mamy znakomitych działaczy, sprawnie to jest zorganizowane. Ja muszę powiedzieć, że teraz organizacja tej olimpiady to jest ogromna przyjemność, bo praktycznie biorąc robi się to ze sprawdzonymi ludźmi. My moglibyśmy wzorcowo dla studentów pokazywać, jak to powinno być zorganizowane, jak to powinno być zrobione. Na tym etapie bynajmniej tak to wygląda. Olimpiada to także sprawdzian dla WOSIR-u. Tylko w latach 2011-2014 Urząd Marszałkowski przeznaczył ponad 51 milionów złotych na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej. Aż 37 milionów złotych z tej puli przeznaczono na modernizację, rozwój i utrzymanie obiektów w Drzonkowie. Dzięki wsparciu województwa w Drzonkowie funkcjonują dziś obiekty na europejskim i światowym poziomie. Wśród nich m.in. basen olimpijski, rekreacyjne obiekty jeździeckie i nowoczesna hala tenisowa. Na pewno nie byłoby tej decyzji w sprawie wyboru właśnie regionu lubuskiego i naszego Dżonkowa na miejsce organizacji tegorocznej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, gdyby nie nasze działania, które wcześniej podjęliśmy. Infrastruktura sportowa jest praktycznie wykonana pod klucz. To jest nowy basen olimpijski, basen kryty, parkour, ścieżki, drogi, hala tenisowa. Dużo by było wymieniać. Oczywiście są plany inwestycyjne do nowej jeszcze perspektywy 2020, bo jeszcze jest coś niecoś do zrobienia. Zmagania młodych zawodników w ramach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach halowych potrwają do 11 czerwca. Ceremonia zakończenia olimpiady odbędzie się w Drzonkowie.